Cześć, witajcie, ja jestem OneName, a to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie unboxing moich zakupów, jakich dokonałem w sklepie GameStop podczas mojego ostatniego pobytu w Niemczech. Mogliście śledzić moją reakcję na Instagramie oraz na Facebooku, jeżeli tego nie robiliście albo nie widzieliście, że takie rzeczy tam się dzieją, tak więc wszystkie linki znajdują się na dole w opisie. Podczas tego materiału użyję zapowiedzianych zmian na kanale, czyli będą dodatkowe akcesoria, które pomogą nam lepiej zrobić ten unboxing, bardziej pokazać te wszystkie rzeczy. Generalnie na temat tych wszystkich zmian też zrobię osobny filmik, w którym dokładnie wszystko wytłumaczę, a tutaj będziecie mogli obserwować i napiszcie w komentarzu, co się zmieniło i co jest nowego i co będzie cały czas pojawiało się w kolejnych materiałach. Tak więc, żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy, ale jeszcze moi drodzy najważniejsze, czyli łapka w górę, no i oczywiście subskrypcja tego kanału, taka żebyście byli cały czas na bieżąco z następnymi materiałami. Zaczynamy! W tej torbie, moi drodzy, jest kilka rzeczy, tak więc najpierw je wyjmę, postawię wszystkie obok siebie, a potem będziemy je rozpakowywać. Pierwszą rzeczą, moi drodzy, jest figurka Crasha Bandicoota. Mamy tutaj jakiś brylok, mamy tutaj, moi drodzy, taki zestawik, zaraz go Wam też dokładnie pokażę. I mamy tu już też jednego popa, też z Crasha, jest to pop mojej żony, ale też Wam go zaraz pokażę. Zacznijmy sobie, moi drodzy, od tych mniejszych rzeczy. Jak też pewnie zauważyliście, mam nowe miejsce do nagrywania. Tak, to jest to miejsce, o którym Wam wcześniej mówiłem. Zobaczymy, czy w tym miejscu będzie mi wygodniej, czy może przyniosę się w inne, ale to też od Was zależy. Powiedzcie mi, czy Wam się podoba ten sposób kamery. Ogólnie te wszystkie rzeczy oceniajcie, bo później będę to modyfikował. Tak więc tutaj mamy taką malutką rzecz. Jest to brelok. Brelok prezentuje się tak, moi drodzy, widzicie. Jest on w takiej właśnie folicy. Czemu go kupiłem? Kosztował 4 euro. Wszystko, moi drodzy, tutaj robicie sobie razy 4 i 4. Mój gdzieś taki przelicznik był mnie w banku. Folijki się pozbywamy. Mamy tutaj taki oto bryloczek. Jak widzicie, taką się prezentuje. Kupiłem go na to, że jest to Gamer at Work. Bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Taką prezentuje się z tej strony. Jest on dość malutki, ale naprawdę zaraz zawiśnie sobie gdzieś na jakimś fajnym miejscu. Nie wiem, jakoś mi się podobał. Kolejną rzeczą, moi drodzy, jest taki zestaw gracza. Też Gamer at Work. Też jest właśnie związane z tym całym brelokiem. Kosztował on, jak tutaj widzicie, 30 euro. Też robimy razy 4 i 4. Nie wiem, czy dużo, czy mało, ale naprawdę bardzo, to bardzo mi się podobało. Jak widzicie, skład tego wchodzą dwie podstawki pod kubek. Mamy kubek i mamy szklaneczkę. Tak więc pozbędziemy się tej kartonowej obwoluty, którą tutaj mamy. Całość znajduje się, jak widzicie, w takim bardzo, ale to bardzo ładnym pudełeczku. Bardzo, ale to bardzo jest ciekawe. Od góry tak ono się prezentuje. Po zdjęciu tego ukazuje nam się zawartość tego pięknego pudełeczka. Co my tutaj mamy? Tak jak Wam mówiłem, podkładki, kubek i szklaneczkę. Może najpierw to odsuńmy. Zajmiemy się tymi oto podkładamy podkładkami. Mamy taką podkładkę pierwszą. Jest ona mniej więcej takiej grubości. Jest ona dość fajna. Nie jest ona, widzę, że troszkę jest porysowana, ale to może za to, że było otwierane. Tak jedna wygląda, a tak, moi drodzy, wygląda druga. Bardzo fajne. Zaraz wylądują u mnie na biurku. Kolejną rzeczą z tego pudełeczka jest oczywiście taki oto kubek. Jest on w takim kartoniku zabezpieczony, ażeby mu się nic nie stało. Tutaj mamy jakieś dodatkowe informacje. I tak, otwieramy go sobie. Tak, moi drodzy, wygląda ten kubeczek. Jak widzicie, jest on z taką samą grafiką jak tamta podkładka. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę jest super. Od spodu nie mam żadnej informacji, w środku też jest on taki żółty. Słuchajcie, no naprawdę kozak, bardzo, ale to bardzo fajny kubeczek. Też będzie bardzo ładnie prezentował się na biurku. Ostatnią rzeczą w tym oto pudełeczku jest taka oto szklaneczka. Też widzicie, mamy Gamer at Work. Tak to wygląda z tej strony, tak wygląda z tej strony. Mam tutaj dodatkowe informacje, oczywiście wszystko wyprodukowane w Chinach, jak żeby inaczej. Otwieramy sobie ten kartonik. Jak widzicie, troszeczkę, patrzcie, troszeczkę jest ona zabrudzona, byłaby tłusta czymś, no nieważne, będzie trzeba ją umyć. Tak ona wygląda. Eat, sleep, game, repeat. Bardzo fajne hasło. Też mam gdzieś taką koszulkę i z tej strony mamy takie oto ikonki. W środku ona wygląda tak. Zapewne mamy na dole informacje, a nie, myślałem, że będzie może Made in China, ale niestety. No i co? Tak sobie wygląda ten kubeczek. Słuchajcie, jest on naprawdę, naprawdę ciężki i dość masywny. A żeby sprawdzić, czy na pewno jest on ciężki i nas tutaj nie oszukują, załączymy sobie taką oto wagę. Zobaczymy sobie.
381 gramów, tyle moi drodzy, ma ta szklaneczka, a kubeczek jest pewnie standardowy, ale też jest dość mocny, 323. Tak więc moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do figuraczek. Na końcu oczywiście będzie duża figurka Crusha, ta jest na początek. Mamy tutaj popa, szczerze jest to mój pierwszy pop, bardziej pop mojej żony, bo ona stwierdziła, że zacznie kolekcjonować, tak więc życzę jej powodzenia, bo jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Jak widzicie, dałem za niego tylko i wyłącznie 10 euro, co dało nam kwotę około 44 zł, tak, tutaj też jest cena 10 euro. Sprawdzałem wszystkie ceny tych rzeczy na naszym rynku, tak żeby nie przepłacić, tak więc to i tamtą figureczkę, drugą Crusha, zaraz Wam powiem jakie cenie kupiłem, jest naprawdę, naprawdę była okazja. Słuchajcie, co do popów, szczerze, mało coś na nich znam, postaram się jakoś tutaj Wam pokazać, generalnie to jest mój pierwszy pop. Jakbym gadał jakieś głupoty na jego temat, to mnie poprawcie w komentarzu. Mamy tutaj, moi drodzy, naszego popa zapakowanego w taką plastiką obwolutę, która ma chronić go przed uszkodzeniami. Fajnie jest otwierana ona do góry, nie ma żadnych drucików ani niczego. Naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Moim zdaniem takie Ubisoft powinien przyjąć, bo to byłoby o wiele, wiele lepsze i mniej denerwujące graczy, albo i mnie podczas robienia takich oto materiałów. Tak, moi drodzy, prezentuje się ten oto pop, jak możecie widzieć. Co do malowań, zostawię Wam to wszystko w opinii. Napiszcie mi w komentarzu, na co trzeba zwracać uwagę przy takich popach. Czy zazwyczaj one wszystkie są podobnie malowane, że wszystkie są tej samej jakości, czy czasami też jest jakaś różnica? Czy tu tylko i wyłącznie skupiamy się na danej postaci, na wykonaniu i podobieństwie, czy też warto zwracać uwagę na szczegóły, jeżeli chodzi o malowanie? Wielkościowo chyba one są wszystkie takie same. Co wagowo nie wiem, ale zaraz możemy sprawdzić. Tutaj, moi drodzy, waga mi się zbuntowała, ale już jest. Tadam, 131. Wielkościowo, moi drodzy, chyba wszystkie są takie same. Jakbyśmy tutaj dodali te włosy, to gdzieś tak mam 10,5 cm wysokości. Przy okazji sobie przetestuję wszystkie moje gadżeciki przed następną figureczką. Taką wygląda, 44 zł gdzieś w przeliczeniu. Ciekawe. Zobaczymy, czy moja żona będzie więcej tego zbierała. To jest pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni, a jeśli to jest nie ostatni, to znaczy, że będę musiał teraz zorganizować dodatkowe miejsce na takie oto rzeczy. No cóż. No i moi drodzy, mamy ostatnią rzecz, jaką tutaj zakupiłem. Jest to figurka Crusha Bandicoota. 9-calowa malowana statuetka, wydana tutaj przez Activision, jak widzicie. Mamy też hologram autentyczności. Jest ona zapakowana w taki karton, w środku też jest plastikowa obwoluta, która ma chronić figurkę przed uszkodzeniami. Z boku karton prezentuje się w taki sposób. Z tyłu mamy takie informacje, też dodatkowo jest pokazana nasza figureczka i jej dodatkowe detale. Na dole, moi drodzy, mamy cenę w zaokrągleniu 34 euro, też robimy to razy 4,4. Wyszła mi gdzieś ona, jak patrzyłem na karcie, około 150 zł. Sprawdzałem u nas na Allegro, chodzi po 250-260, może gdzieś są taniej, ale akurat ta podczas sprawdzania w sklepie wyszła mi o wiele, wiele taniej. Powiedzcie mi, czy 150 zł za tą figurkę to jest dużo czy mało. Moim zdaniem się opłacało. Zobaczymy, jak sobie stanie na półce. A od góry tutaj mamy taką oto grafikę. Figureczka jest nowa, jak widzicie, jest tutaj zaplombowana. Do otwarcia posłuży nam nowy materiałowy nóż, który będzie też używany w kolejnych materiałach, tak więc możecie się z nim tutaj też zaprzyjaźnić. Chciałem się pośpieszyć, ale co okazało się, że dodatkowe jeszcze tutaj mamy takie oto plomby. I z drugiej strony otwarty. Po otwarciu, moi drodzy, tak jak już powiedziałem, mam plastikową obwolutę, która ma chronić się przed uszkodzeniami. Bardzo dobry plus, że jest ona tutaj zgrzana, nie trzeba się bawić w te wszystkie druciki i te wszystkie różnorodne duperele, które oczywiście bardzo denerwują. Tak jest, wiertarka. A few moments later. Later. One hour later. The next day. Tak więc pozbędziemy się tej plastikowej obwoluty i zobaczymy sobie w całej okazałości, jak prezentuje się nasza figureczka, słuchając się w dźwięki młotka. Nie wiem, czy Wy to słyszycie, ale ja na pewno. Tak, moi drodzy, prezentuje się ta oto figurka. Jak widzicie, jest ona bardzo, ale to bardzo dobrze wykonana. Naprawdę kolory są żywe, są bardzo starannie tutaj nałożone, jest idealnie ona pomalowana. Jest to 9-calowa figureczka. Zaraz dokładnie sobie zobaczymy w centymetrach, ile to wychodzi faktycznie, bo czas wreszcie zacząć sprawdzać, czy na pewno producenci dają nam tyle centymetrów, ile nam obiecują. Jeżeli chodzi o materiał, to jest materiał PVC.
standardowy materiał, który jest wykorzystywany przy produkcji figurek od Ubisoftu i też innych producentów. Tak, moi drodzy, ona wygląda. Z boku prezentuje ona się w następujący sposób. Zaraz Wam dokładnie też wszystko z bliska pokażę, tak więc nie martwcie się. Takie ujęcie też tutaj będzie. Z tyłu prezentuje ona się w taki sposób. Jak widzicie, też wszystkie bardzo ładne malowania i odcięcia są starannie wykonane. Z drugiego boku wygląda ona tak. I wracając z powrotem do pozycji frontalnej, prezentując się w następujący sposób, bardzo, ale to bardzo ładnie są, moi drodzy, wykonane te oczy, które są idealnie odwzorowane, tak samo jak i tutaj zęby, naprawdę jest ona bardzo, ale to bardzo ładnie zrobiona. Widzieliśmy ją z daleka, a teraz, moi drodzy, przyjrzymy się z bliska. Od spodu mamy takie oto informacje, tak wygląda podstawka. Zobaczcie, jak ładnie, ale to bardzo ładnie, halo, fokusuj się, bardzo ładnie są wykonane tutaj te wszystkie elementy. Tak to tutaj wygląda. No i oczywiście twarz naszego bohatera bardzo, ale to bardzo ładnie jest zrobiona i starannie wykonana. Jak możecie tutaj zobaczyć wszystko, ale to wszystko jest pięknie. Pięknie jest zrobione. Fryzura, słynne rękawiczki i te oczy w tej oto pozycji. A teraz czas sprawdzić kilka bardzo ważnych rzeczy. Tak więc, moi drodzy, teraz najważniejsze jest, żeby sprawdzić wysokość naszej figureczki. Zapewne tutaj te dłonie są najwyższym punktem. Jak widzicie, mamy gdzieś około 23 cm. Tak więc w sumie chyba nas nie oszukali. Jeżeli, moi drodzy, chodzi o wagę naszej figureczki, co jest też nowością i cały czas będzie używana na moim kanale, mamy tutaj 428 gram. No jak widzicie, mamy prawie półkilogramową figureczkę. Ładnie ona wygląda. Też waży niemało, dobrze też się trzyma w dłoni, jest naprawdę fajnie wyważona dzięki właśnie tej oto podstawce. Tak, 428, wynik nie został w ogóle zaburzony. Tak więc, moi drodzy, jeśli by chodziło o ten odcinek, to byłoby tyle. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Powiedzcie mi, czy też użyte gadżety w tym materiale będą pomocne przy kolejnych materiałach, czy taki sposób nagrywania w takim miejscu z takimi ujęciami też jest dobry. Jak Wam już wcześniej wspomniałem, staram się to wszystko też fajnie modyfikować, żeby te materiały były coraz lepsze. W następnych unboxingach, które się pojawią stricte edycji kolekcjonerskiej, będzie to lepiej widoczne, bo tutaj miałem wiele elementów, których też nie mogłem wykorzystać w taki sposób, jak chciałem. Ale mam nadzieję, że to przedstawienie Wam się podobało. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie swój komentarz na temat tego wszystkiego, co kupiłem, czy się opłacało. Porównajcie też ceny, może gdzieś znajdziecie taniej niż ja tam kupiłem. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się. Cześć!